strike zone. Elo people, elo elo, z tej strony Venom Lazarus i Ultimate Mod Survival 2, kochani, co tam u was? U mnie średnio, ponieważ trzeba pracować. A wiecie jak to jest, trzeba pracować, trzeba zarabiać. Żeby zarabiać, co tam jest, Edek? Co tu się kurna dzieje? Dosłownie chwilę, no trochę mnie nie ma i... Gdzie jest księżyc? Drzewo jest? Jest, widzę. Wczytuje się wszystko, dopiero wszedłem na save'a. I nie widzę tego drzewa. Boże, księżyca nie widzę. Dziwne. Tak, kochani, zauważyliście dobrze. Mam tutaj, że tak powiem, zbroję Queen, ponieważ dzisiaj robimy pewną rzecz. Ponieważ ostatnimi czasy troszeczkę dużo chodziliśmy po świecie z Advent of Ascension, który jest... niesamowity jest, powiedzmy. Ale no ile można? Następnym razem pójdziemy, ja myślę, że Divine RPG trzeba by troszeczkę ruszyć. A poza tym, zanim to zrobimy, dowiedziałem się o jednej rzeczy, czego nigdy jeszcze w życiu nie robiłem. Chodzi o Orespawn. Kojarzycie? Orespawn mod, tak, The Queen, Prince i tak dalej, i tak dalej. A no mianowicie, że jak znajdziemy, oczywiście przejdziemy sobie przez dom, jak znajdziemy motylka, to wam coś pokażę. Siema, siema, jak tam dbasz o moje pieski? Łączymy radyjko. Jo, od razu lepiej. Dun, 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 dun. O, i bananek! I mamy bananek, jest bananek. I mamy, co to jest, durian? Nie, durian to wygląda na dragon fruit, może jakieś nazwy w ogóle z kosmosu. Teoretycznie zawsze miałem motylki tutaj. Jest mo... Jest motylek, jest motylek, jest motylek, jest motylek. Trzeba kliknąć gołą łapą. Hacia! Nowy świat, który jeszcze nigdy nie byłem. Ja wiem, że niektórzy powiedzą Venom, ale ten świat już był... Nie dość, że noc, to jeszcze motra tam lata. Coś czuję, że... What? Krowa złota. Dobra, nie patrzcie się. Ale... Mięsko? Co na mięska? Co to? O nie, korci mnie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czekajcie, nikt nie patrzy? Nikt nie patrzy, czekajcie. Nie no. Nie, dobra. Nie, nie, nie będę tego robił, bo będę miał... Wywalam to. Nie ma, nie było tego. Jakby te drzewo zespawnuje, to kurde, nie dość, że będę miał laga jak 102, to jeszcze, że tak powiem, zniszczę sobie kawał świata. Dawajcie, mięso. Mam zapotrzebowanie na mięsko! 7 tylko? Really? Krowa. Nie mu, tylko tak, Venom, dam ci mięska. Czy ja dobrze widzę? Mu. What the fuck? Really? A skąd się tu wziął bazylik? Bazyliszek? Hello? Czy bazyliszek coś ciekawego gubi? W ogóle ile mam mięsa? 15 sztuk, starczy. Właściwie to nic ciekawego, po co ja go zabiłem? Znaczy zabiłem go... W ogóle gdzie ja jestem? Już wam mówię, tłumaczę. Czytałem, że jest taki... What the fuck znowu tam? Jest ten świat. Ten świat to jest niby świat chaosu. Tak, co to lata takiego maluśkiego tutaj? What the fuck? What? Skosiła... krówkę. Mały brzydki smoczek. O, ty... O Jezus Maria, co ja tam widzę? Kreta gdzieś w okolicy widzę. To jest paskudztwo. To jest paskudztwo. Wiecie co, jak to dziwnie wygląda od spodu? Nie, dobra, ja wolę na powierzchni, bo jest jaśniej. Co to jest to fioletowe? Baby Dragon Spawnek. Nie, 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 nie. Brutal Fly? What the fuck? Co to jest? Znaczy ja to wiem. Czy coś się... No really? Same złote te i nic więcej? To była coś jak motra, ale nazywał się Brutal Fly. I waliło kulami ognistymi. Ciekawe. No dobre, dobre. Uważajcie, ja mam bananka i nie zawaham się go użyć znowu. Czekajcie, wywalmy te skóry. To możemy wywalić, dobra. Mam banana! Oho. Zobaczcie, to jest śmieszne. Pan Bombka.
Pompomka jest genialny, zobaczcie. Banany! Banana bomb! Banana bomb! Banana bomb! Ała! Gdzie tak mi w twarz? Dobra, ciekawy świat. Mantis. O nie, 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 nie. Zauważyła mnie, dobra. A, już po niej. Nie zbieram, ja wiem. Niektórzy powiedzą, no wariacie, diamentów nie zbierasz. Mam ich dużo w blokach. Caterkiller, nie lubię tego dziadostwa. Nie lubię! Matylki! Mięsko. Dużo kotleciku będzie. I zęby. I w ogóle wszystko fajnie. What the fuck is that tutaj? Zaraz. Nie wiem, pewnie pode mną gdzieś. Ty, krowy, krowy. Dobra, już dam spokój tym krowom. Masz. Ogrzej się. W zimne noce, nie? Uuu, złote rybki. Chryste, jakie one fajne. One są fajne, podobają mi się. Tylko, że kurde, tak latają szybko, że nie ogarniam. O Jezu, a to co to? Dobra, dobra, dobra. Nie wiem, co to jest. Co to jest? No znowu gdzieś na dole, no. Proszę cię, no. Zaraz. O Jezu, znowu jakiś... Tu? Plujący robal. Jezus, jaki odgłos. Fajnie to wygląda, nie? Takie tutaj światło wokół jaskinie, kurde, jakieś cholera, wie co? No, podoba mi się to. Bardzo fajny temat. Papuszki. No dobra, ale co tu mamy w tym świecie? No poza tym, że wszystko mnie chce zabić. Znaczy prawie wszystko, no papuszki mnie nie chcą zabić chyba jeszcze, nie? Papuszka, jak tam jest? Jak sytuacja stoi? To ja sobie... Właśnie, słuchajcie, może byśmy się w coś zamienili? Ja już wyczaiłem jedną rzecz, słuchajcie. Zaraz wam pokażę. Usiądźmy sobie na drzewku. Czy ktoś mi chce tu bić? Nie? To dobrze. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Gdzieś to było takie coś. Przyszło mi do głowy. Zarąbista rzecz. Pamiętacie, jak w Advent of Ascension chodziliśmy, bossy biliśmy? Między innymi jednego bossa, którego gdzieś tu mam. Duży, duży slime. Mogę być kretem? Nie no, kretem to tak trochę... brzydko mówiąc. Kretyński pomysł. Piesek. Gast. A kaktusem nie za bardzo. Boże, ile stworów. Zobaczcie, ile my tego zabiliśmy. Anemia. Jak to brzmi. Coś latającego. Znaczy, ja domyślam się, że to nie będzie latało. To trzeba, wiecie. O Chryste, ile tego jest. Przecież to 100 lat będę przeglądał. To są te dragony. Czekajcie. Bubr. Powoli gdzieś dochodzimy do jakiegoś celu. Tu są, no widzicie, szkieletonowe bossy. Mantis. Nie, Mantisa to jakoś odraża mnie. Ważka jest fajna. Latałem ważką kiedyś. Czekajcie. Jak to się... Fak! No nie miecz, ty, no. Czekajcie, jak to się... Jak to się... No znowu... Nie ten przycisk. Gdzie ten miecz? O. Lepiej... Aha! Super, zamieniłem się w to, co trzeba. Czekajcie, jak ja to... Jak to, to... A, dobra, już wiem. Czyli kwadratowymi nawiasami i... O, dodamy sobie do ulubionych. Tu do pływania ulubione. Ale nie to ciągle. Kurde, gdzie to jest? Gdzie to jest? Właściwie mogę to robić kółkiem myszki. Czemu ja tego nie robię kółkiem myszki? Cała historia zapisana w tych stworach. What the fuck is that? Robo spider. Jakie to duże. Królowa, a mi chodzi... Nie, może Krakena to nie za bardzo, bo to takie bydle wielkie. O, chyba czekajcie, gdzieś tu będzie. Jesteśmy już na... Jest! Jest!
Zobaczcie. To jest to. Pamiętacie tego bossa? Wyglądał jak wariat. Czekajcie. Chocia. Venom. Lata. Fajnie to wygląda. Idealnie po prostu. Akurat do podróży, nie? W ogóle co? Zaraz. Chciałem zauważyć jedno. Tu przed chwilą było drzewo. Gdzieś. Napiszcie w komentarzach, czy to nie jest genialne. Znaczy, nawet w tym skinie nawet się kręcą te takie wiatraczki, czy co to jest. Śmigiełka, o, śmigiełka, tak jak jest. Kurde, w ogóle jakie te drzewa tu powalone, no. Tu wszystko jest powalone. I mam banana. Tylko, że się pojawia ten The Final Act Gyro. No dobra, to co, tylko tyle. What the... Co to jest za morda? Na górze, na dole? Teraz mogę sobie wybrać pik. Shit! Odpadaj. Tak się sprawę załatwia. O! Fuck, idę sobie stąd. Idę sobie stąd. Ważka jest fajna. Czekajcie, mnie topesz ważka. Dlatego, że... Zaraz zobaczycie. Skrzydełkami macha! Tararara! Z rybką polatamy sobie, z rybką. Okej. Okay. Nie, z Mantisem! Wypadł. To też wyrzućmy. No dobra, jest tu strasznych rzeczy trochę, powiem szczerze, i teraz weźcie tu przeżycie, cholercia, bez tego, bez na przykład itemków, bez przedmiotów. O kurna, to by bolało jak cholera. No dobra. O nie. O nie. Wygląda tak, jakbym je zjadał. What O nie, ty. Ty kurna. Zabijecie zwyczajna ważka i motylki. O, cześć koledzy! Pogadajmy. Jakie odgłosy? Jakby nalot jakiś był. Koledzy, co myślicie? Gryziemy motylki? Dobra, no możemy. Hap, ciap. Gdzie jest motylek? Czekajcie. To nie ja zabiję motylka, to oni. Ryba. Czekajcie, a... To będzie dziwne. Strzelająca ważka. No dobra, lecim dalej. Co ten świat jeszcze nam przyniesie, proszę państwa. Może się ktoś będzie tu na... Co to jest? To... Kim ty jesteś? Dungeon Beast. Ała! Wypadł. A, bo ja kursor strasznie nisko mam, jak tym latam. A, widzicie. Okej. Dungeon Beast. Czekajcie, skąd? Ja tego nie znam. A, ja wiem, wiecie co, w następnych odcinkach na pewno trzeba jeszcze... O Jezu, jakie odgłosy, jak biedny piesek. Ty no ryba, no! Kurna. Co chciałem powiedzieć? Słuchajcie... What the fuck? Bananek? Chcesz bananka? Czekajcie, to może można... Co to jest w ogóle? Jak to... Co to jest? Ty. Co taki smok może żreć? Czekajcie, mięso mam. Ała! Masz mięsko! Ty, to... On to... Czy tam się... Dam radę to oswoić? Ała, no nie bij mnie... Czekajcie, bananek! Ratowniczy, kuźwa. Ratunkowy bananek, a nie ratowniczy. Co ja gadam? Fakt, czy ja tu widziałem mantis? Ty, to on tu zjada! Zobaczcie, czekajcie. 23 mięcha miałem, no nie? Czekajcie, tylko
Nie może lagować! 22! Oswoiłem go! What the fuck? Panie! Poczekaj pan! Nie mogę kliknąć cię. Ja na nim latam! Ja na nim latam! Ja mam smoka własnego! Oj, ale jaki lag, czekajcie, bo świat się odkrywa. Pojedę. O kurde, ja latam! Czy wy to widzicie? Tylko teraz. Tak, oczywiście. Najlepiej to zsiądźmy. No, wracaj tu! Wracaj mi tu, no! Dobra. Teraz jak się... Teoretycznie, ale on... On tak lata jak sam chce, z tego co widzę. Ja mam smoka! Jak to się nazywa? Leonopterix. O, nie! On tak jakby się odbijał od ziemi. Nie wiem, jak on... Zrobimy zooma na głowę. Bo widzicie? Utknąłem! O. Ta, on sam się wznosi, on sam opada. To nie jest tak, że ja mogę nim kontrolować tak do końca. Oczywiście trzymam spację teraz, to on w miarę się trzyma na tym pułapie, ale widzicie? Grunt się opada, on tak jakby nad tym gruntem lewitował. O nie, 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 nie chcę stracić smoczka, dopiero go zyskałem. Czekajcie, inaczej. Tu jest w miarę tymczasowo bezpiecznie. Siadaj! Nie ten klawisz. Dobra, inaczej. Gdzieś mam, wziąłem ze sobą, o, Safrineta. Relays Capture Mod, gdzie ty jesteś? What? No wracaj! Siadaj! Siad! No kurna, no patrzcie, no. Złapałem tą kulkę? Jest. Jest! Złapałem go. Jest! Leonopteryk złapany. Dobra, luzik. Uuu, bo się przestraszyłem, bo zobaczyłem, o, widzicie tutaj tego Woo! Jak to, kuźwa, skacze, kurde. Dobrze, że mam ten miecz, naprawdę. Ale przede wszystkim zobaczyłem tego dużego, tego, skorpiona, wiecie. O, siema. Bum. Bumba. O! To jest ten koleś. To jest ten koleś. Wycinacz lasów. Po co mi tyle śmieci masz? Podjedz sobie. Masz diamenta, podjedz sobie. Ale to pamiętacie kiedyś? Tyle śmieci, kurde, diamenta wyrzuciła. Teraz to tam, no, uranium właściwie mogę sobie stawić. O. Dobra, co tu jeszcze mamy? Jezus Maria, ja mam smoka. Ale boleń się nim latać, bo tutaj są... I to są mega... To są już bossowie lekko, więc nie chcę, wiecie, narazić go za bardzo, mojego smoczka. O, kuźwa. Kibrowiska. Okej. Co tu jeszcze możemy mieć? Mieciu? Co możemy mieć? Dobra, ale jak ja się cieszę. Cześć. Słuchaj, nara. Cześć, kolego, cześć. Słuchaj, ja tędy przechodzę tylko... Ojoj. To ten jest duży. To jest ten... O, kurna, to jest ten mocny. Ła. Utknął. Ała! Masz. Postawię ci tutaj. Czekajcie. A się rozpadł. Ale wiecie co? Przyda mi się... O, właśnie to. Czyli doświadczenie. Z niego trochę doświadczenia jest. Zresztą z takich, prawda, Mendozów. Mendozy. No dobra, co tu jeszcze możemy upolować? Kurde, opłacało się na ten świat tu przyjść. Z tego, co się orientuje ten Leonopteryx, ten smok, to powinien być w tym świecie dinozaurów. Co to się... A!
Atakują mnie szczury jakieś. Pik. Plum. Co to jest? To. Ty no nie. Nie czaję. A, to ten robot, ten Robo Warrior, dobra. Ojo, jak się lekko go musnąłem tylko. What? Nade mną? Pode mną jeszcze nie... Spadli! A to jest ten chyba robot trzeci, nie? O ten. Co to jest? Czekajcie, mamy pochodnie, mamy pochodnie. Kurna, co to tak wymiata ich tutaj? What the fuck? To wygląda jak tyranozaur! Nastizaurus. A jakiś taki dziw... Ała. Czekajcie, zobaczymy jak ich tuczę. Na razie to tańczą. Umbalala, umbalala, chleast! No. Chleast! Ty, natyzaurus dostał trochę? Jak go robi! Ale go zrobił. Ty, nastizaurus, nie spadnij. Dobra. Tego zrzucimy. Okej, okay, idziemy tego zobaczyć, nastizaurusa. Wow! Czy jest coś, co bym chciał? Nie! Jeszcze się dorzucę do tej kubki. Ale dobrze wiedzieć, że takie dinozaury jeszcze są. Kurde, widzicie? Musi być to rzadkość, bo tutaj na tym świecie pewnie jest zwiększona szansa na spawnowanie się wszystkiego, co jest chore, psychiczne, straszne i w ogóle krówka. No, znowu ten Aliena Nightmare, ale ja już ten mniejszy. Zauważyłem, że się spawnują czasem, ale są alieny te duże, małe, ale kurde, ten jeden na porze, co dzisiaj zabiliśmy wcześniej, to był mega. O, i mamy następnego. Maluśki. Krówki. Drzewka. Trawka. Alieny. Co? Jakim cudem? A dzień dobry. Tych to lubię. Oni tak fajnie strzelają, zobaczcie. Ała! Ale nie mnie! I od... jak je zabijemy, to... odgłos takiego tłuczonego szkła jest. A, ten już widzę Nightmare... Ja widzę, że tu się... Że tu się wszystko ze wszystkim leje, co może? A co się schowało pod drzewkiem? Ała! No, ja tu podziwiam krowę pod drzewkiem, a ty mnie... Hammerhead, to pamiętam. Dzień dobry. Wow! To było ciekawe. Hammerhead? Zobaczcie, patrzcie na to. Skirysz! I skirysz razy dwa. Wow! Dobra, dobrze, że mogę latać. What? Co to tam było? Co tu było? Dziura. Creeperów nie ma, czyli... A zauważyliście, że żadne inne stwory oprócz tych z Ore Spawn się nie spawnują? Ja tego... ja zwątpiłem, słyszeliście tą piłę? Jakby spalinową? I to ten mały bubr. Dobry. No dobra. Hello. A co? Tak tłuczesz, ja też potłukę. Oj. Hej! Mała mendo! Kurde, ale jaki uparty. Znowu coś do mną. Co to jest? A siema! Takie wredne małe, kurde, co? Wiecie jak to jest. Wredne, małe, niebieskie. O. Czy niebieskie, małe może być wredne? Może najwidoczniej. Zauważyliście, że mi głód praktycznie nie schodzi? No chyba, że mnie biją, no to...
Co się stało? A za podróżowanie? Następny. Następne drzewo. Bóbr. Do piachu. Czekajcie, nie wierzę. No nie, bocze. Raf pork chop zgubił, czyli właściwie pork chop. Właśnie, co to ja tak tłumacząc bezpośrednio na język angielski? Weźcie mi przetłumaczcie, jeżeli ktoś tam czai, o co chodzi. Pork chop, co to jest? Pork chop, czy to nie jest świński boczek, czy coś takiego? To było dziwne. Ła! Przydal, jak ja ich nie lubię. Motylki! Dobra, wiecie co, dobrze ci chrzanienia. Właśnie, motylki. Motylki. Motylek. No, o, udało się. Ciekawe, gdzie mnie wyrzuci w świecie. O! 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 Cześć! Co słychać? Dobra, już puszczam cię, no proszę. Już tak żyjecie sobie tutaj na bezludnej wyspie, to nie takiej bezludnej widzę. No fajnie, i macie totem. No, tak. Przyjemnie, dużo was tutaj tak ogólnie. No cześć, co tam? Jakaś ty ładna i słodziuchna. Dobra, statek tam jest utopiony. Wieloryb! Wieloryb, wieloryb, siema, piąteczkę, piąteczkę, przybij piąteczkę wielorybowi, ała. I drugą piąteczkę wielorybowi. Komu jeszcze piąteczkę? Dzisiaj jest dzień piąteczek, ja już zgłupiałem dzisiaj do reszty, komu? O, nasi kumple, Lizard, piąteczka. Czy będziesz mnie teraz gryzł? Będziesz mnie gryzł. A tylko jeden, dobra. Komu jeszcze piąteczkę? Piąteczkę, o, ośmiornicę, a nie, ała. Wam nie dostaniecie od mnie. Dobra, już. Ostrzelałem ich. Ej, nic nie widzę, zaraz. Co jest? What the fuck? Nic nie widać. Ciemno. Nie o to pytałem. Mapa. Panowie, znieś ze mną ten numer. Ja wiem, że jesteście piraci. Kobiety wzięliście. O kurde, patrzcie na to. Tu, wszyscy giną, wszyscy giną, wszyscy giną, hej, hej. Dobra, trochę się do levelu przyda. Co oni mają ogólnie w takich skrzynkach? Całkiem dobre rzeczy mają, nie powiem. Jak na początek gry to byłaby rewelacja, ale wiecie co, mam to gdzieś. Statek piracki, nie będę spoilował, jeżeli nie wiecie o co chodzi. Powiem tylko tyle, tu jest szef piratów. Wiecie co? Ja chcę jego. Oddawaj. Ninja Dagger! Picie, picie. Co on jeszcze tu miał? Dużo dobroci, jak chcecie, to bierzcie. Co się stało? Fajne! Zobaczcie o co chodzi, patrzcie. Czekajcie, załóżmy, o, jestem tutaj. I biegnę. Naciskam prawym i. Zobaczcie co robię. Teleportuję się. Taki na krótkie dystanse, ale. Dobra, czemu ja jestem taki głodny? Nie wiem, czemu byłem taki głodny. Te podróżowanie po światach mnie wykończyło. Dobra, mapa. W ogóle tak ogólnie, gdzie jest dom? Ojoj, trochę daleko. Ale wiecie co? Zobaczcie na to. Niuniusiek, gdzie jesteś? Niuniuś, czekajcie. A nie, tu jest, dobra. Nie nawalaj wszystkich po kolei. Proszę cię. Lecimy do domu! Wii! Czekajcie, tak? Zobaczcie, mam własnego smoka. Mam własnego smoka, który lata sobie. Jego, do nim można tylko prawo-lewo, więc wiecie, no nie bardzo. Czekajcie, czy mogę mapę włączyć, jak on lecę? Mogę! Okej. Okay. Ona twierdza? Trochę ma problem, widzę, z drzewami, koleś. Się wolno wszystko wczytuje, jak na nim latam. Bo chciałem zauważyć, że
Bardzo szybko latam. Dobra, jestem gdzieś w okolicach mojego domu. Już prawie, już prawie. Czekajcie. Wow. Kurde, szkoda, że... Czekajcie, a można... No nie no. O! Na szczycie, ale nie można jego pyska, bo... Nie mieści się w kadrze, brzuszek widać. O, jest trochę tak. Ząbka pokaż. No dobra. Uuu, la la la. Zobaczcie, jesteśmy w domu. Uuu, la 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 la. Siemaneczko. O, zrestartowały się czanki, bardzo dobrze, będą się szybciej wczytywały. Ja się zastanawiam, gdzie ja go... O, na dachu? Co powiecie, na dach? Żeby on chciał usiąść! Jak mu kazać usiąść? Czekajcie. Kolego, kolego, stój, 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 stój. No nie. Chodź tutaj. Jakie odgłosy. Dobra. Czy teraz siedzi? Kliknąłem na niego. Siedzi! Czyli trzymając jakikolwiek item, trzeba kliknąć prawym na niego. Wtedy zobaczcie. Uuu, la la la. Mam smoka. Jaki on jest piękny! Wow. Epicki. Epicki. Tylko wlazł mi w dach. Słuchaj, Ziutek. Ja nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale... Kurna, przesuń się, bo tu kręcimy! O, właśnie, o. Świetny, świetny. I tym pięknym, wspaniałym akcentem, kochani, będziemy kończyli odcinek. W następnych odcinkach pójdziemy tak, na pewno będzie, mamy parę rzeczy jeszcze do załatwienia. Na pewno do Divine RPG musimy pójść. Jeszcze chyba jeden świat, taki powalony troszeczkę. Taki labiryntowaty. Ciekaw jestem, co tam się zmieniło, a podobno to możliwe, że się coś tam zmieniło. Na pewno będę musiał iść do... krystalicznego tego świata kryształowego z o respawn. No i co jeszcze? No i oczywiście mamy jeszcze parę dziesiąt światów. Kurde, wszystkich oczywiście nie zrobimy w Advent Ascension, kochani, dlatego że muszę wam coś zostawić, żebyście sami odkryli. Możemy zrobić taki przegląd tylko tych światów, co byliśmy. Parę bossów jeszcze zabić. I tak ogólnie rzecz biorąc, na tym będziemy kończyli. Ponieważ, kochani, jeszcze, ja wiem, kilkanaście odcinków. I koniec serii. Tak jest, sezonu. Bo dużo, dużo zrobiliśmy tutaj. Powiem wam... Odpocząć będę musiał po paczce troszeczkę. Piękny jesteś. Odpocząć, no i ja myślę, że... Będziemy za niedługi czas, znaczy po tym, jak to się skończy. Chwila odpoczynku dla mnie. No i będę musiał skonstruować nową paczkę. Świat Venoma na modach wróci. Tak jest, Świat Venoma, może Mardart wróci, będzie ciekawie. Tylko wiecie, jak to jest... Ach, dowiecie się później, bo będziemy kombinować nad modami. Teraz nie piszcie mi nic o modach nowych, tylko wtedy, kiedy powiem, bo wtedy będę to czytał. Dobra, jeszcze raz, mam nadzieję, że się podobało. Czekajcie, komentujcie. Nioniuś, nioniuś. Subskrybujcie. Nioniuś. Trzymajcie się. Do następnego. Hejka!